Dominik Wardzichowski, witam i zapraszam na rozmowę dnia w sport.pl. A dziś moim gościem jest trener Leszek Ojrzyński, były szkoleniowiec między innymi Arki Gdynia, a ostatnio Wisły Płock. Witam panie trenerze. Witam serdecznie. Panie trenerze, jak często w ostatnich kilku miesiącach powtarzał sobie pan pytanie dlaczego? Nie wiem ilu miesiącach, bo ostatnio jestem, że tak powiem, sam, straciłem połowę, swoją miłość, żonę. To już minęły 2 miesiące, a wcześniej no, zmagaliśmy się z chorobą i ta końcówka była też nie za ciekawa. Już wyglądało na to, że żona walczy o ostatkiem sił i to był trudny moment dla mnie i dalej jest. I tak się w życiu potoczyło, że muszę podołać temu. Jestem teraz w Anglii z synem. Żałuję, bo mieliśmy być teraz właśnie w Polsce, ale syn dostał zakaz opuszczania Liverpoolu i musimy tu razem być, bo się nim tu opiekuję, a córka została w Warszawie, ma w tym roku maturę, też ma dużo pracy i też na pewno jej łatwo nie jest. No ale tak jak wspomniałem, no taki okres jest teraz dla nas niełatwy, musimy przez to przejść i się wzmocnić i na pewno życie nie będzie takie, jakie było przed tym, gdzie byliśmy wszyscy razem. A pamięta pan dzień, w którym usłyszał diagnozę o chorobie żony? No, pamiętam, 8 marca na Dzień Kobiet żona dostała taki wyrok, no wyrok można powiedzieć. Wcześniej robiła badania i wyszło wszystko ok, ale był ten guz wyczuwalny, dlatego zadawaliśmy pytanie, co to jest i ponowiono badania, zrobiono biopsję i wyszło, że jednak to jest złośliwy nowotwór i całkowicie sytuacja się zmieniła w przeciągu 2 tygodni, bo 2 tygodnie czekaliśmy na wynik drugiego badania i tak wyszło, że musieliśmy walczyć. No i wiemy, jak to się skończyło. To była najtrudniejsza walka w pana życiu? To zdecydowanie i to przegrana i do końca życia będę pamiętał, że polegliśmy, ale z drugiej strony jestem osobą wierzącą i wiem, że jest też drugie życie, w to wierzę i wiem, że tam żona czeka i obym ja tu zasłużył przez te następne dni swojego życia czy lata. Zobaczymy, jak to wszystko będzie się układało, żeby tam dołączyć i kto wie, może jeszcze się spotkamy, na to liczę i czuję tą obecność. Dużo ludzi tak mówi po stracie swoich najbliższych, że to jest gdzieś odczuwalne i ja przechodzę przez podobny okres i nie jest to łatwe, no ale no trzeba z tym sobie dać radę. A pan czuje teraz i w trakcie tej walki o życie, o zdrowie żony, czuł pan wsparcie środowiska piłkarskiego? Bo ja pamiętam, że na pogrzebie to praktycznie cała drużyna Wisły Płock, byli piłkarze Korony Kielce. To środowisko naprawdę było widać, że chce być przy panu. To dla pana było też takie budujące? Bardzo budujące. To świadczy o tym, że jest dla kogo pracować, że moja miłość, jeśli chodzi o pracę, nie poszła na marne, że ci ludzie pamiętali i pamiętają o mnie. Jestem bardzo im wdzięczny, bo pomogli mi bardzo dużo i pomagają, bo też jesteśmy w kontakcie i dzwonią i zapraszają do siebie i to jest niespotykana sprawa, bo też byli przedstawiciele z Arki Gdynia, ale Arka w tym dniu miała zajęcia treningowe, no i nie można opuścić, prawda, też swojej pracy, swojego stanowiska, bo też chcieli być na pogrzebie i wiemy, że po śmierci właśnie żony akcje w tych klubach, Korona, Wisła Płock, Arka Gdynia, kibiców, działaczy, samych piłkarzy, no to łza się zakręciła wokół i to było w tym trudnym momencie coś przyjemniejszego, że jest taka solidarność, że są ludzie, którzy o tym pamiętają, że gdzieś może nie wszyscy znali moją żonę, ale niektórzy znali i to na pewno też gdzieś brakuje mi słów, na pewno byłem zbudowany tą postawą, zresztą jestem dalej, bo tak jak wspomniałem, jesteśmy ciągle w kontakcie.
Wspomniał Pan o tym, że nie każdy znał Pana żonę. Pana żona była nauczycielką, była trenerem, była też byłą zawodniczką piłki ręcznej. Pewnie wiele rzeczy nauczyła młodzież, nauczyła osoby, które trenowała. A czego nauczyła Pana? Oj, dużo rzeczy, nie chcę tu wymieniać, to jest nasza gdzieś tam tajemnica, ale dużo się od niej nauczyłem i gdzieś była tym uzupełnieniem, dopełnieniem i przede wszystkim no, jestem jej wdzięczny za to, że wychowała nasze dzieci, bo dzieci już prawie są dorosłe, córka już jest dorosła, syn jeszcze nie i za to jestem jej najbardziej wdzięczny, bo ja pracowałem poza swoim miejscem zamieszkania. W trzech wypadkach zabierałem rodzinę, ale wiemy, jak to jest w piłce nożnej i z pracą trenera, że rok, 2 lata to już jest bardzo długo i takie epizody mieliśmy, czy w Łomży, czy w Kielcach właśnie, gdzie byliśmy razem, czy w Częstochowie, jak byłem jeszcze młodszym trenerem i pracowałem w niższych ligach w Rakowie Częstochowa i wtedy byłem z całą rodziną i żona była blisko mnie, ale były też momenty w większości mojej pracy, gdzie byłem sam i pracowałem, a żona została z 2 dzieci. Różnica między dziećmi jest 2 lata i tutaj było co robić i naprawdę jestem jej za to wdzięczny, że przez ten bardzo trudny okres musiała dać sobie radę, a łatwo nie było, bo wiemy, jak się wychowuje przecież dzieci i też były trudne chwile, bo też były te czasy, gdzie mi nie płacono i musieliśmy też żyć skromnie i tak to wyglądało, że przez ten okres gdzieś przeszliśmy. Były lepsze chwile, gorsze chwile, ale to w tym roku poprzednim, 2019, obchodziliśmy 20. rocznicę od ślubu właśnie, rocznicę ślubu i to jest kawałek czasu, gdzie spędziliśmy razem bardzo dobre chwile i za to jestem wdzięczny, że była ze mną, była przy mnie. No i tak jak wspomniałem, no odczuwam, że dalej jest, ale no nie w ten sposób, jakiego byłem przyzwyczajony. A przez pryzmat tego, co wydarzyło się w Pana życiu, inaczej Pan patrzy teraz na świat, na to wszystko, co się dzieje dookoła? Na pewno inaczej. No, druga strona medalu też jest, że jestem w obcym kraju, za granicą w większości czasu. No, zresztą końcówkę z żoną też tu byliśmy, bo żona się opiekowała synem. Ja z pracy zrezygnowałem i tu do nich dołączyłem, żeby opiekować się i żoną i też z synem. Pod koniec choroby życia żona już wróciła do Polski, bo tam były już, że tak powiem, inne środki leczenia zaaplikowane i była w kraju i ja też dołączyłem na tą końcówkę, bo to już było gdzieś tam, można powiedzieć, ciężki etap w naszym życiu. I to tyle, no, tak jak gdzieś teraz rozmawiamy, no, pewne rzeczy przychodzą do głowy, od razu szybko wylatują i to jest jeszcze ciężki temat dla mnie, żeby po 2 miesiącach spokojnie i bez większych emocji rozmawiać. Dlatego no, na wszystkie pytania nie będę odpowiadał i pewne rzeczy muszę przetrawić. Powiedziałeś o tym, że jesteś w Anglii, więc zmieniając temat, chciałem cię zapytać, jak tam wygląda teraz sytuacja z tą pandemią koronawirusa? Jesteś u syna Kuby, który jest piłkarzem młodzieżowych drużyn Liverpoolu. Jak wygląda trening tak profesjonalnego klubu, jakim jest Liverpool? Bo o tym, co dzieje się w Polsce, pewnie do ciebie te sygnały docierają, pewnie też gdzieś to śledzisz. A jak to wygląda na przykładzie tak wielkiego klubu, jakim jest Liverpool? Jeśli chodzi tu o kraj, Anglię, no to nastąpiło to, co powinno wcześniej nastąpić według mnie, to znaczy szkoły pozamykane, puby pozamykane, sklepy, oprócz spożywczych, tak samo pozamykane, ruch na ulicach czy w parkach jest ograniczony, bo tylko raz dziennie można wychodzić i to dwójkami, podobnie jak u nas, żeby nie było jakichś zgromadzeń, kolejki do sklepów spożywczych też są wydzielone odległości. Ale to dopiero jest od kilku dni, bo wcześniej tak nie było i całe szczęście, że tak jest. No też ostatnie doniesienia wiemy, jakie są, że i książę Karol i premier Boris Johnson też są, że tak powiem, ofiarami koronawirusa i oby sobie z tym dali radę i życie piłkarskie wcześniej zareagowało, bo treningi już bodajże na pewno 2 tygodnie, a może jeszcze więcej, kilka dni
Zawodnicy nie trenują w klubach, między innymi w Liverpoolu. Kuba ostatni okres trenował już tylko z pierwszą drużyną i ma rozpiskę od pierwszej drużyny i tym tokiem funkcjonuje i zajęć nie ma w ten piątek, bo dziś mieli wracać według pierwotnej, pierwszej wersji do zajęć zespołowych w swoim ośrodku, ale to przesunięto o tydzień, zobaczymy, jeszcze nie ma następnego komunikatu i za tydzień w piątek, czy uda im się rozpocząć, czy nie, to trzeba będzie poczekać, a tak to jest praca indywidualna. Kuba jest młodym zawodnikiem i ci młodzi zawodnicy, którzy trenują z pierwszą drużyną, mają wdrożony plan treningowy dla U23, ponieważ zazwyczaj oni nie mają swoich rodzin, żon, dzieci, jak większość zawodników tych starszych z pierwszej drużyny, gdzie też muszą czas poświęcić dla rodziny i ta rozpiska jest, że tak powiem, łagodniejsza i nie taka intensywna jak dla tych młodych chłopaków, którzy no, czekają tylko na zajęcia treningowe i praktycznie zajmują się sobą, tak jak między innymi mój syn. I mają, można powiedzieć, trzy takie łączenia, sesje internetowe ze swoimi trenerami dziennie, oprócz czwartku i jest to praca, gdzie przygotowują się do zajęć, potem są zajęcia fizyczne i dostają też rozpiskę, gdzie mają zrobić na powietrzu właśnie trening, zazwyczaj biegowy jest to i potem jeszcze kończą dzień rozciąganiem, gdzie też właśnie na sesji takiej półgodzinnej mają stretching. I praktycznie no, cały dzień muszą być w pogotowiu. My mamy jeszcze dobrze, że mamy tu blisko, gdzie mieszkamy, park i mamy też w pobliskiej okolicy boisko, może nie za dobre, ale też z tego boiska korzystamy i można zrobić trening typowo piłkarski czy bramkarski, żeby Kuba przez ten okres się wzmocnił i jak wrócą do zajęć, oby tak było, żeby był dobrze przygotowany i na tym etapie właśnie jesteśmy, że pracujemy indywidualnie. Pan teraz wcielił się w rolę takiego indywidualnego trenera Kuby? No i byłem cały czas, jak była przerwa, czyli Kuba miał pod koniec roku kontuzję, to trenowaliśmy codziennie, bo wtedy ja nie miałem pracy i tu mogłem ten czas poświęcić właśnie Jakubowi. I teraz jest podobnie, jesteśmy cały czas, że tak powiem, w reżimie treningowym. Teraz, kiedy rozmawiamy, Kuba właśnie ma łączenie internetowe z trenerem i ma ten drugi trening, taki mocniejszy, fizyczny, bo zaczęli go o 14:30 tu czasu angielskiego. I ta praca jest monotonna, bo nie ma, wiemy, że piłka nożna jest grą zespołową, a tutaj pracujesz indywidualnie i Kuba jeszcze jest można powiedzieć w dobrej sytuacji, bo ma kto mu uderzyć, ma kto mu dorzucić, bo piłki mamy, sprzęt cały mamy, też Liverpool zadbał o to, żeby nam dowieźć tu do domu i sprzęt taki jak masażery i waga i sprzęt taki do treningu siłowego i też o dietę tu dbają, bo wiemy, że teraz są ograniczenia w poruszaniu się, prawda, czy trudności z pójściem do sklepu, zrobienie zakupu, bo nie wszystkie artykuły mamy, to też dowożą nam jedzenie i mamy tu naprawdę bardzo dobre warunki do tego, żeby pracować, tylko no nie ma innych zawodników, z którymi można się zmierzyć, z którymi wiadomo przyjemnie się trenuje i o to w tym wszystkim chodzi, ale no wiemy jaka jest sytuacja, trzeba na to jeszcze poczekać. Wspomniał Pan o tym, że Kuba trenuje już z pierwszą drużyną Liverpoolu. Jak wyglądają te zajęcia? Kuba bezpośrednio ma kontakt z drużyną Jurgena Kloppa? Tak, do tej pory miał dwa razy w tygodniu zajęcia z pierwszą drużyny, na początku tygodnia zazwyczaj to było, poniedziałek, wtorek, czasami też i środa. Później, czym bliżej meczu, już nie był potrzebny, bo już drużyna konsolidowała się przed następnym meczem i tam były dogrywane aspekty taktyczne i też taktyczna grupa zawodników nie była potrzebna na treningu. Ostatni okres, tak jak wspomniałem, już był dołączony na stałe, bo problemy miał i Alisson, i jeszcze jeden bramkarz, gdzie Kuba z tego, że tak powiem, skorzystał i już trenował codziennie z chłopakami. No, miał okazję już wcześniej, bo jako najmłodszy zawodnik, jeden z najmłodszych, bo jeszcze Elliot jest troszeczkę młodszy od Kuby, ale jako nowy zawodnik razem z Eliotem polecieli na przecież dwa obozy przygotowawcze do Stanów Zjednoczonych i do Francji, gdzie tam dostali lekcje, bo tam Kuba przeszedł chrzest i
I dla takiego młodego zawodnika to już było przeżycie. Nie dość, że jesteś z chłopakami, którzy zdobyli Ligę Mistrzów, to jeszcze z nimi trenujesz, to jeszcze musisz pewne rzeczy zrobić, wygłupić się, prawda, i pokazać swój charakter. I to jest niezła szkoła, żeby właśnie podołać temu. Z tego co wiem, to podołał. I to jest niezłe doświadczenie. I oby szedł dalej i się rozwijał, bo być w tym okresie jest fajnie, ale najważniejszy jest ten okres tej piłki seniorskiej, do którego Kuba się zbliża i tam można sobie odpowiedzieć, czy zrobiłem wszystko i jestem na tyle dobry, żeby jeszcze iść za ciosem, czy jakieś mam problemy, bo wiem, różne historie są bramkarskie, nie zawsze każdy jak najszybciej zaczął bronić, tak jak Donnarumma, prawda? Jako nastolatek praktycznie wszedł do bramki i potem do reprezentacji i gra. Teraz może nie tak wyśmienicie jak na początku, ale też bardzo dobrze i zobaczymy. No, spokojnie do tego podchodzimy, pracujemy ciężko i mam nadzieję, że Kuba mądrze do tego będzie podchodził. Ma tutaj bardzo dobrych trenerów i bardzo dobre warunki i mówię, oby to wykorzystał. To panie trenerze, powoli kończąc naszą rozmowę, pan chciałby jak najszybciej wrócić do pracy w Ekstraklasie, do pracy z klubem, do takiej codziennej charówki? Myślę, że tak, ale tak jak wspomniałem, trochę spokojniej też do życia podchodzę i czekam na ten sygnał. Teraz wiem, jaka jest sytuacja. Może być naprawdę utrudnione dograć rozgrywki, prawda, ten sezon, a co mówić o następnym sezonie, wielka niewiadoma. Trenerzy też mają teraz znikomy wpływ, ten okres wiadomo, jak się trenuje i też myślę, żadnych zmian poważnych, nawet jak wrócimy do gry, nie powinno być, bo prezesi też powinni być tego świadomi, że trener miał mniejszy wpływ na przygotowania, chyba że te przygotowania będą jeszcze trwały 3-4 tygodnie, gdzie będzie można wspólnie trenować, dlatego no spokojnie wykorzystuję ten okres, żałuję, że nie mogę być w Polsce, bo tam mam córkę i też myślę, że potrzebuję gdzieś opieki ojca w niektórych momentach i nie zawsze wszystko można mieć i trzeba wykorzystywać na to i robić to, na co się ma wpływ i mam wpływ tutaj na to, co się dzieje w Anglii i to robię, plus jakieś przerywniki, tak jak łączę się z wami, czy rozmawiam właśnie z rodziną, czy ze znajomymi, bo też to często gdzieś bywa, bo człowiek by oszalał w tej samotności, a tak to jeszcze mam do kogo się odezwać, mam na kogo spojrzeć, mam co robić i z tego jestem szczęśliwy, a przede wszystkim mam zdrowie i to jest wartość, którą trzeba doceniać, a nie zawsze to się docenia, a to jest taka, że tak powiem, baza do tego, żeby dalej pewne rzeczy wykonywać i wyciskać z życia i być dobrym w tym życiu, bo też to jest ważne i ten okres, gdzie dużo siedzimy w domu, czy przebywamy, czy rozmawiamy może więcej, jak to miało miejsce poprzednio, no też powinien nas do czegoś doprowadzić, myślę, że do dobrych rzeczy, a jak będzie, no to trzeba poczekać. Myślę, że lepszej puenty naszej rozmowy nie mogliśmy tutaj wymyślić. Bardzo dziękuję panie trenerze za rozmowę. A my widzimy się w kolejnych live'ach na sport.pl. Do zobaczenia.